Siemanko moi drodzy, z tej strony Koszyk, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, na którym jak wiecie najczęściej pojawiają się klocki Lego, najczęściej pojawiają się zestawy Star Warsowe związane z superbohaterami, kosmosem i motoryzacją i taki też zestaw mam dzisiaj dla was. Tutaj oto znajduje się Lamborghini Countach, czyli najnowszy dodatek do serii Speed Champions i jeden z samochodów z tej najnowszej fali, który podoba mi się najbardziej, w zasadzie nie jeden z tych, który podoba mi się najbardziej, tylko ten, który podoba mi się najbardziej, dlatego cieszę się niezmiernie, że mam okazję pokazać go wam jeszcze przed oficjalną premierą. Zanim dojdziemy do tego, dlaczego ten samochód podoba mi się tak bardzo, dlaczego ten model podoba mi się tak bardzo, kilka faktów kronikarskich. Zestaw przychodzi do nas w takim oto bardzo fajnym pudełeczku. Jak widzicie, na nim możemy zobaczyć logo Lego, logo serii Speed Champions, emblemat producenta samochodu, czyli Lamborghini, oraz podstawowe informacje po tej stronie 8 plus numer zestawu 76908 i informacje o tym, że jest to Lamborghini Countach oraz oczywiście wizualizację samego modelu na tle panoramy Rzymu, na tle Castel di San Angelo. Z drugiej strony, jak widzicie, również wizualizacja tym razem tyłu samochodu, również na jakiejś takiej wizualizacji włoskiego miasta, pewnie znowu Rzymu, widok od boku i widok samego samochodu, tego realnego pierwowzoru. Pudełko takich samych rozmiarów jak każde ostatnio Speed Champions dla pojedynczego 8-studowego modelu. Ani zbyt nieporządne, ani zbyt porządne. Warto zauważyć, że chociażby w zestawach Gwiezdnowojennych ten papier mamy solidniejszej jakości. Natomiast najważniejsze dla każdego fana Lego, dla każdego fana serii Speed Champions jest to, nie jak wygląda karton, ale co znajdziemy w środku. A w środku znajdziemy takie oto urocze autko. Już sam news o tym, że ten samochód znajdzie się w serii Speed Champions, wywołał u mnie bardzo pozytywną reakcję. Nie mogłem się wręcz doczekać, bo uważam, że ten model, ten samochód jest wręcz stworzony, żeby go zbudować z klocków Lego, a to przez taką bardzo kanciastą i charakterystyczną linię nadwozia pierwowzoru. Te drapieżne, ostre linie idealnie wręcz nadają się do odtworzenia z bricków, z klocków Lego. No i okazuje się, że moje pierwsze przeczucie wcale nie było błędne. Pomijając fakt, że samochód wygląda bardzo atrakcyjnie, co zresztą widzicie teraz na przebitkach, trzeba również powiedzieć, że proces jego budowy jest bardzo, bardzo ciekawy. Zaczynamy oczywiście od podstawy, od podwozia, potem budujemy tył, a na koniec przód. I już w momencie, w którym zaczynamy budować tył, zaczynają się różne bardzo fajne techniki. W większości związane są one z bardzo charakterystyczną linią tyłu samochodu, ale widać to również od przodu, gdy patrzymy na ten model. Przez to, że jest on taki skośny, ta linia tyłu tworzy takie podwójne litery V, myślałem, szczerze wam powiem, że to będzie na takich tych klockach z zapadku, nie pamiętam się teraz nazywają, dajcie mi znać w komentarzach, ale okazuje się, że nie mogłem się bardziej mylić. O ile część konstrukcji tego tyłu oczywiście opiera się na tych klockach, to mamy też do czynienia z bardzo ciekawą konstrukcją z klocków technikowych. Zresztą nagrałem dla was również speed builda z procesu budowania tego samochodu, który zajął mi około 20 minut i na pewno już to widzieliście albo zobaczycie za chwilę, a na pewno widzicie taką przebiteczkę teraz pokazującą konstrukcję właśnie tego modułu. Jeżeli chodzi o sam tył, to wygląda on bardzo atrakcyjnie i nie tylko ze względu na te takie podwójne fałki po bokach, ale również bardzo ciekawie skonstruowany wydech czy spoko spoiler. Zresztą od boku też jest dobrze i trzeba to od razu powiedzieć, bardzo fajna konstrukcja. Generalnie od kiedy w ogóle Lego przeszło na 8-studowe modele z 6-studowych, jakość odwzorowania tych modeli poprawiła się dramatycznie. Ja mam tutaj dla was do porównania 6-studowe Porsche i 8-studowego właśnie naszego Lamborghini. Widzicie różnicę w rozmiarze, ale widzicie też różnicę w tym, jak niemalże kreskówkowa, groteskowa jest linia
tego Porszaka, który całkiem dobrze jest odwzorowywalny również w klockach Lego. Dlatego 8-studowe samochody naprawdę robią robotę, linia wygląda bardzo dobrze. Powiedzieliśmy już o tyle, powiedzieliśmy o tym, jak go budowaliśmy, powiedzieliśmy o tym, że wygląda fajnie, ale warto też zwrócić uwagę na bardzo fajną konstrukcję przodu samochodu. Pomijając fakt bardzo ciekawego łączenia, które też widzicie na pewno na przebitce, to przede wszystkim to, jak skonstruowane są światła. W pewnym momencie zaczynamy naklejać naklejkę, która imituje światła. I w tym momencie macie takie, jak to? Przecież tutaj były klocki pokazane na opakowaniu. Specjalnie kupiłem ten model, żeby mieć światła zrobione z klocków. Po czym okazuje się, że my te naklejki jeszcze przykrywamy przezroczystymi brikami i finalny efekt, taki trójwymiarowy, wygląda naprawdę świetnie. Oczywiście do modelu dostajemy figurkę bardzo przystojnego, przyjemnego pana. Figurkę, która swoją drogą ciekawostka, ma taką samą buźkę jak ta, którą dostaliśmy w poprzedniej serii w Ferrari, w dwóch poprzednich seriach Ferrari. Dobra, moi drodzy. Myślę, że wiecie już, że ten samochód bardzo mi się podoba. Nie miałem co prawda jeszcze w rękach Mercedesa i innych Speed Championsów, ale na ten moment mogę wam powiedzieć, że moje założenie, że będzie to najlepszy model Speed Champions tego roku, przynajmniej nie zostało powalone i nie zostało przysypane toną gruzu. Naprawdę bardzo dobry model, jeden z lepszych Speed Championsów, jaki budowałem. Proces budowy oceniam bardzo dobrze, jego wygląd finalny oceniam bardzo dobrze. Bawiłem się nieźle, natomiast musicie pamiętać, że proces budowy trwa jakieś 20 minut. Zresztą zestaw kosztuje 89,99. Niewiele więcej można się spodziewać z zestawów LEGO tej skali. Niestety. Ale ja z czystym sercem mogę wam go zarekomendować, szczególnie jeżeli zbieracie samochody w skali Speed Champions te 8-studowe. Będzie to świetny dodatek do waszej kolekcji. Pamiętajcie, żeby dać mi znać w komentarzach, co wy o nim myślicie i czy są jakieś inne Speed Championsy, które chcielibyście zobaczyć, na które czekacie. Pamiętajcie również o tym, że jeżeli ten film wam się podobał, żeby wcisnąć wielką, grubą, tłustą łapkę w górę, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, rozważyć subskrypcję tego kanału, sprawdźcie sobie inne moje wideo, jeżeli wam się spodobają, koniecznie wciśnijcie przycisk suba. To jedyny sposób, w jaki ja mogę walczyć z YouTube'owymi algorytmami, szczególnie przed 1000 subskrypcji. Bardzo jesteście w stanie mi w tym pomóc. A za dzisiaj bardzo wam już dziękuję. Czasy mamy, jakie mamy. Trzymajcie się ciepło i miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Cześć i do zobaczenia w kolejnych filmach.